W Płetwalu trwają gorące przygotowania przed demówką, domówką. Cały zespół tutaj ciężko pracuje, zobaczcie. Mamy tutaj takie paleniska, na których będzie ułożone drewno, żeby nie zniszczyć trawnika i plaży. Mamy taki duży ruszt grillowy. Tutaj Oliwia ściemnia, że coś czyści. Oliwia, co tam wrzucisz na ten grill? Same pyszności. Ale słyszałem coś, że mówiłaś, że swoje młode piersi wrzucisz. To pomówienie. Pomówienie? Tak, jak najbardziej. Dobra, ale palenisko jest spore, bardzo duże. I się tutaj będzie fajnie smażyć. Idziemy dalej, widzimy Wojtek. Co tutaj masz ciekawego? Co to jest? Też ogrzewacza i będzie fajnie grzało. A, czyli będzie cieplutko pod namiotem? Daje czadu. Dobra, jak ktoś wyjdzie z wody, to będzie mógł się ogrzać pod namiotem. Tak. A, tutaj mam jeszcze takie coś, że taki namioć. O, proszę, wyskoczyła Dagny. Dobra. Jak, zanim wejdziecie do tej wody, to właśnie w tym namiocie spory całkiem, wysoki. Wzrostu, dokładnie tak, będzie można się swobodnie. Ja tutaj się czuję, jakbym był w mango sklepie po prostu. Mamy kramik przed centrum i teraz sprzedajemy namioci. Tylko proszę nie bardzo. Będzie promocji. Nie będzie promocji, dobra. 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 W każdym razie. Mamy też fajną flagę, jesteśmy z niej dumni, czerwona, ładna. Dobra, Dagny, powiedz co tam jeszcze będzie. Będzie coś do zjedzenia? Będzie fantastyczne rzeczy będą do zrobienia. Dla wszystkich osób, które są bardzo ciekawe naszych wielkopolskich specjałów, a jednego, z którego słynie sam Poznań, to będzie poznańska, wielkopolska pyra z gzikiem. Jeżeli jeszcze jej nie jadłeś, to zapraszam serdecznie. Gzik będę robić ja. Pyry załatwiała Oliwka. No razem będziemy tam tłoczyć. Pyry ze wsi. Dodatkowo dla osób mięsożernych jest zamówiony z restauracji Linie w Ogniu, kuchnia historyczna, prosiak, który przyjedzie i będzie przez cały czas na naszym palenisku, więc będzie gorący. Oprócz tego będzie zupa z kociołka, 2 dni gotowana na żeberkach, kawa, herbata i napoje. Super, fajnie. Tak jest. Dobra, Wojtek, tam będzie można zanurkować? Tak, ja zapraszam wszystkich na intro. Można spróbować nurkowania ze mną, można przyprowadzić przyjaciół, rodzinę. Zapraszam. Dobra, bardzo fajnie. To co, ekipa? Czekajcie, ustawię nas tutaj. Może nas widać wszystkich. Pod słońcem będzie problem. Jak będzie? Tak! No to przyjeżdżajcie, czekamy na was.